Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest prezydent Wałbrzycha, pan Roman Szołemiej. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie prezydencie, mamy środek wakacji. Czy był Pan już na urlopie? Tak, byłem na urlopie na przełomie czerwca i lipca. Naładował Pan akumulatory? Tak, rzeczywiście odpoczynek był potrzebny. Z upływem lat coraz bardziej doceniam mądrość tych, którzy wymyślili urlop. Bardziej na sportowo czy całkowite lenistwo? Nie, zawsze staram się dużo ruszać i dużo czytać. No to jak się urlop skończył, to wracamy do pracy i do rozmowy. Panie prezydencie, coraz więcej się mówi o tym, że Wałbrzych się rozwija. Co takiego znaczącego, albo co inaczej, co jest tak zauważalne dla Wałbrzyszan lub dla ludzi spoza Wałbrzycha, że mają taką opinię? No to jest, myślę, że wynik przede wszystkim tego, że realizujemy na dużą skalę zadania, na które czekali Wałbrzyszanie od wielu, wielu lat. Myślę, że to, co się przede wszystkim jakby narzuca w wyglądzie naszego miasta, to jest ogromny program drogowy. Ten nasz program, który nazwaliśmy Wałbrzych na nowej drodze, obejmuje największe inwestycje. Mówię o ulicy Wrocławskiej, Armii Krajowej, mówię o ulicy Świdnickiej, wjazd do Wałbrzycha. To są również wiadukty przy ulicy Sikorskiego, przecież ostatnio już przedstawiały sobą opłakany wygląd. To są oczywiście mniejsze drogi, takie jak ulica Kusocińskiego. To jest, za chwilę rozpocznie się modernizacja czy przebudowa ulicy Paderewskiego, czyli wszędzie tam, gdzie stan tych dróg bardzo uczęszczanych po prostu no, codziennie przyprawiał kierowców Ale Wałbrzyszanie są zrozumiałe, tak? Myślę, że tak. Te głosy, które do nas docierają, świadczą o tym, że nasze trafiają na podatny grunt. Myślę, że Wałbrzyszanie czekali na takie tempo i taki zakres remontów od wielu lat, widzą, że bardzo szybko te remonty się, czy budowy dróg się realizują i mimo tych wszystkich kłopotów Wałbrzych nie jest sparaliżowany, co ma też ogromne znaczenie, bo nie jest sztuką, żeby rozpocząć wszystkie możliwe remonty, a miasto nie funkcjonowało. Mimo kłopotów proszę zwrócić uwagę, że w zasadzie ruch wszędzie odbywa się nieraz nie najszybciej, ale jednak jest. Nie ma paraliżu takiego kompletnego. Oprócz remontów i modernizacji dróg, to także już we wrześniu oddanie 206 mieszkań. I to jest druga rzecz, o której chciałem wspomnieć, bo wielokrotnie w ciągu ostatnich miesięcy podkreślałem, że jeśli coś jest w Wałbrzychu, co wymaga dużego wysiłku, ale jest bardzo pilny do zrobienia. To są drogi i to są mieszkania. Nie budowaliśmy w Wałbrzychu nowych mieszkań od już nie wiadomo ilu 80 lat. 80 lat bodajże. Czyli 20 kilka lat mieszkań komunalnych. A przecież te mieszkania są adresowane właśnie dla tych, którzy mają potrzeby mieszkaniowe, a jednocześnie nie stać ich na kupienie mieszkania na wolnym rynku czy od dewelopera. I w ten ważny segment potrzeb mieszkaniowych kierujemy. Tam taki fajny sygnał płynie, że 634 wnioski, bo tak dobrze pamiętam, wpłynęło, 206 mieszkań oddanych, to jeszcze 400 by potrzebne było. Po pierwsze, nie wszystkie wnioski były udokumentowane właściwie, tak, a z drugiej strony no nie od razu Kraków zbudowano. Ja myślę, że ze świecą szukać miasta w Polsce, którzy w ciągu roku potrafi wybudować 200 kilkanaście mieszkań w czasie nawet nieraz krótszym niż 12 miesięcy. Gdyby w tym tempie udało się to realizować, myślę, że w ciągu kilku lat w ogóle problemu mieszkaniowego by nie było. My oczywiście będziemy ten program kontynuować, ale też będziemy dostosowywać liczbę mieszkań oddawanych do rzeczywistych potrzeb, bo między innymi te ankiety, czy też te wnioski służyły, czy posłużyły do tego, żeby zweryfikować, jakie są potrzeby realne w różnych dzielnicach. Ale myślę, że
będziemy budować choćby po to, żeby znaleźć dobre mieszkania w dobrym standardzie dla tych, którzy będą wyprowadzać się z wyburzanych domów, które powinny być już dawno przedmiotem pewnego rodzaju technicznej kasacji. Poniekąd kolejne inwestycje, czyli druga edycja budżetu partycypacyjnego. Jakie jest zainteresowanie w Ogrzeszan większe niż w tamtym roku? Myślę, że zainteresowanie jest lepsze, bo mamy lepsze projekty, bo mamy bardziej racjonalnie przygotowane wnioski. Mamy tych wniosków również ponad 100, co świadczy o tym, że jak na nasze miasto, to tych wniosków jest nieporównywalnie więcej, jeśli chodzi o proporcje. Pytam o zaangażowanie społeczeństwa. Myślę, że jest zaangażowanie duże. Pamiętam te spotkania nasze w ubiegłym roku, ogłoszenie wyników w ratuszu, entuzjazm, taki powiedziałbym szczery, naturalny entuzjazm tych, którym się coś udało i oczywiście smutek tym, którzy przegrali w tej rywalizacji. Będziemy na dniach oddawać pierwsze projekty zrealizowane z ubiegłorocznego Place Zabaw. Są większe kłopoty jakieś czy z realizacją? Znaczy, największym zmartwieniem zarówno tegorocznego, jak i przyszłorocznego pewnie konkursu tych projektów jest to, że po prostu one zwykle kosztują więcej niż projektodawcy czy też inicjatorzy zakładali. Tak. Więc my musimy to jednak racjonalizować, bo nie sztuka jest, papier jest cierpliwy, napisać, że boisko będzie kosztowało 50 tysięcy, a i pan jako sportowiec, ja wiemy, że to są setki tysięcy raczej złotych, tym bardziej, że praktycznie przy każdej szkole mamy oddane ostatnio obiekt albo za chwilę będzie oddany. Wiemy, że one nawet w przypadku Orlika kosztują raczej bliżej miliona niż pół miliona, więc nie da się za kilkadziesiąt tysięcy zrealizować planu. Dokładnie, na samej Murawie się to na to nie zrealizuje. Dokładnie, ale najważniejsze jest to, że będzie za chwilę rozpocznie się budowa hospicjum czy rozbudowa, place zabaw już się realizują, sprzęt komputerowy już jest zamówiony i w tym budżecie tegorocznym partycypacyjnym będzie zakupiony, mówię o ubiegłorocznej edycji. Natomiast projekty tegoroczne, czyli do realizacji w przyszłym roku, mamy wrażenie, że są dopracowane lepiej, są ciekawsze i przez to pewnie realizacja będzie łatwiejsza. Ale też jest ważne to, że w Ogrzeszanie wychodzą z własnymi inicjatywami. Tak, tak, to jest bardzo ważne i integrują się w obrębie swojego środowiska. Panie Prezydencie, trwa układanie list wyborczych w każdej partii, nie inaczej z Platformy Obywatelskiej. Czy jest Pan zadowolony, że tak się wyrażę, z jakości listu Platformy Obywatelskiej? No, jesteśmy na pewnym etapie dopiero. Myślę, że ta chęć kandydowania jest całkiem spora. Wskazuje to na to, że jest potrzeba współpracy, pewnego zespołowego realizowania tych zadań i jest też bardzo duża chęć kontynuowania tego, co udało się rozpocząć, czy udało się realizować w tej kadencji. Więc wydaje mi się, że te listy będą dobre, że te listy będą mocne i że te listy znajdą przede wszystkim uznanie wyborców. A myślę, że to, co dzieje się za oknami w Wałbrzychu, pokazuje, że ten zespół, ta drużyna, no, całkiem sporo rzeczy ruszyła z miejsca i jest wiele spraw w trakcie realizacji. To dopytam o partnerów tych list, tej pomysłu politycznego. Mam tu na myśli konkretnie byłych członków SLD, którzy zostali odrzuceni przez swoje ugrupowanie. Jeśli oni, załóżmy, że oni stworzą swoją listę wyborczą, czy to nie będzie taka bezpośrednia konkurencja do członków Platformy Obywatelskiej? No, wydaje mi się, że ja zresztą wielokrotnie to publicznie mówiłem, że bardzo, że radni i bardzo wielu wspierających ich aktywistów środowiska lewicowego zdało dobrze egzamin. Potrafili wspólnie z nami podejmować decyzje trudne, realizować je i okazuje się, że były to decyzje słuszne, że to, co w tej chwili widać w naszym mieście, a myślę, że trzeba by było ogromnej złej woli, żeby nie dostrzegać, że Wałbrzych się zmienia na lepsze, więc to jest również ich zasługa, ich odwagi, ich determinacji, ich chęci współpracy. I myślę, że nie będą to konkurenci, raczej partnerzy do,
do wspólnego kontynuowania zadań, które rozpoczęliśmy. Rozumiem, że w związku z taką odpowiedzią podjął Pan decyzję już o kandydowaniu na fotel prezydenta po raz drugi. Ja myślę, że o to pewnie trzeba by było zapytać mieszkańców, czy widzą sens, żebym kontynuował swoją pracę tutaj, ale powiem bez kokieterii i szczerze, że trochę mnie zaskakują pojawiające się od wielu tygodni pytania w stosunku do urzędującego prezydenta, czy będzie kandydował, czy nie, bo dla mnie terminarz wyborów, jeśli on będzie dochowany, czyli gdzieś połowa czy koniec listopada, to jest z punktu widzenia tej ilości pracy, którą codziennie staramy się ze współpracownikami wykonywać, popychać nasze wałbrzyskie sprawy, jest daleki. Jest tyle, przepraszam, roboty na co dzień, że o tym rzeczywiście albo nie myślę, albo... Panie prezesie, bo może to jest pytanie tylko czysty pro forma. No. Albo rzadko myślę, dlatego też będę się tym bieżąco zajmował, jak rzeczywiście będzie blisko wyborów, czyli pewnie gdzieś tam kiedy będzie czas od września i października. Okay. Dzisiaj pracuję w mieście, gospodarzę, staramy się rozwiązywać. Powiem tylko na koniec, tak, że dla wielu jest naturalnym, że Pan będzie kandydował, dlatego może ten wątek zamknijmy. Przejdźmy może z powrotem na nasze podwórko, a konkretnie do rozwoju Wałbrzycha. W powiecie wałbrzyskim podano ostatnio informację, że bezrobocie zmniejszyło się poniżej 30%, czyli to oznacza, że jest więcej pracy. A czy w Wałbrzychu jest więcej miejsc pracy? No te wyniki są, jak wiemy, zarówno jeśli chodzi o powiat, jak i Wałbrzych, najlepsze od wielu, wielu lat. I nawet nie chodzi o procentowy wskaźnik bezrobocia, tylko przede wszystkim o liczbę osób pozostających bez pracy. Ta liczba jest najmniejsza od wielu lat. Ja zresztą wielokroć mówiłem przez ostatnie miesiące, że te działania, które my podejmujemy, to znaczy program inwestycyjny, kolejne zadania do zrealizowania również przez lokalnych przedsiębiorców, że program budowy domu seniora, teraz kolejnej jednostki na Podzamczu, że żłobki otwierane, że rozbudowa szkół, że rozwój transportu musi dać efekt poprzez po prostu zatrudnianie nowych pracowników. I wielce symptomatyczne są te sygnały, które kierowane są do mnie od przedsiębiorców. Czy fizycznie widzimy te miejsca pracy? Oczywiście od przedsiębiorców lokalnych, którzy poszukują kierowców, betoniarzy, zbrojarzy, poszukują glazurników, monterów sieci wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej. Tych pracowników brakuje i brakować będzie nie tylko teraz, ale przy rozpoczętych inwestycjach brakować będzie w następnych latach. To dobra, tu chodzi o to, że dobra i niedobra. Tu chodzi o to, że my mamy w tej chwili w wielu zawodach mamy niedobór rąk do pracy. I to jest poważny problem również społeczny, ponieważ obserwujemy spore grupy osób pozostających bez pracy z minimalną, jeśli w ogóle, zdolnością do przekwalifikowania. Tak. Czyli inaczej mówiąc, praca zaczęła szukać pracowników, również w Wałbrzychu. Ten poziom bezrobocia procentowy, około 14%, jest w naszej ocenie, tu wszystkich zaangażowanych w te zjawiska, w ocenę tych zjawisk społecznych, to jest zawyżony. Rzeczywiście poziom bezrobocia gdzieś oscyluje na poziomie 8-10%, mówimy też o szarej strefie, to i tak jest za dużo, bo ten wolelibyśmy, żeby wszyscy mieli pracę, a to jest kwestia również właściwego przygotowania do zawodu, przeprofilowania swojej aktywności zawodowej, a czasami chęci. My stwarzamy możliwości, tych możliwości w Wałbrzychu jest bardzo dużo. Na koniec zapytam Panie Prezydencie o Dni Wałbrzycha, jak co roku odbywają się na początku września. Co czeka w tych dniach wałbrzyskich? No to jest jeszcze w trakcie, bym powiedział, organizacji. Jak zawsze będzie to domena Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Pojawi się jak zawsze zespół muzyczny, imprezy o charakterze takim, powiedziałbym tak, performance'ów muzyczno-teatralnych, ale też i trzeba powiedzieć, powoli szykujemy się już do nowej zupełnie sytuacji, kiedy
Wałbrzyski Ośrodek Kultury będzie miał swoją siedzibę na terenie starej kopalni, więc to będzie pewnie ostatnie takie wydarzenie w klasycznej formie. Później będziemy starali się... I ono będzie miało miejsce na stadionie na Nowozocińskim? Tak, jak według tej naszej informacji dzisiaj, to będzie to na Akwazdroju. Aha. Tak jak w ubiegłym roku na Ratuszowej. Znakomicie ten kompleks zdał egzamin, a przede wszystkim, co jest przecież dla mieszkańców równie ważne, nikomu takie wydarzenia nie będą przeszkadzać, a tysiące gości potrafiło na Piaskowej Górze trochę przerwać sen mieszkańcom. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Państwu dziękuję za uwagę. Przypomnę tylko, że moim i Państwa gościem był prezydent Wałbrzycha, pan Roman Szelmej. Dziękuję. Dziękuję.